O godzinie 9 w piątek 27 czerwca bieżącego roku w gimnazjum nr 2 imienia Henryka Sienkiewicza w Lubartowie uroczyście pożegnaliśmy rok szkolny 2013-2014. Podczas tego ostatniego spotkania na twarzach rodziców, grona pedagogicznego, a zwłaszcza uczniów, którzy przez 10 miesięcy zmagali się z wyzwaniami szkolnymi, nie brakowało radości i uśmiechów. Na dzisiejszym zakończeniu roku zaszczycił nas swoją obecnością ksiądz Mariusz, którego serdecznie witamy. Witam pana Grzegorza Poznańskiego, prezesa PSS POEM. Witam panią Martę Kozak, przewodniczącą Rady Rodziców. Witam wszystkich rodziców, uczniów naszej szkoły, którzy bardzo jest mi miło, bo rzadko się zdarza, żebyśmy musieli dostawiać krzesełka. Także frekwencja dzisiaj jest bardzo wysoka, z czego się bardzo cieszymy. Witam przede wszystkim uczniów naszej szkoły. Witam grono pedagogiczne oraz pracowników administracyjno-obsługowych. Po co się uczyć? Zapewne takie pytanie zadawaliście sobie niejednokrotnie. Pytaliście rodziców, pytaliście kolegów, pytaliście nauczycieli. Tak samo my dorośli czasami zadajemy takie pytanie. Ale jeżeli ktoś ma wątpliwości, niech przypomni sobie słowa Seneki, że uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia. Mamy dziś podsumowanie waszej pracy. Klasy trzecie kończą ten rok szkolny i po zdanym egzaminie gimnazjalnym będą uczęszczali już do szkoły ponadgimnazjalnej. W tym miejscu chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy wspierali naszą szkołę. Dziękuję władzom samorządowym naszego miasta za wsparcie. Dziękuję na ręce księdza Mariusza. Dziękuję księdzu dziekanowi za to, że otaczał naszą szkołę swą opieką duchową we wszystkich działaniach, jakie były podejmowane przez szkołę. Dziękuję gronu pedagogicznemu za wkład i rozwój wiedzy, umiejętności, kompetencji naszych uczniów. Dziękuję pracownikom administracyjno-obsługowym za zaangażowanie w pracę na rzecz naszej szkoły. Dziękuję Radzie Rodziców za wsparcie działań naszej szkoły. Serdecznie dziękuję panu Grzegorzowi Poznańskiemu za życzliwość, patronat nad spółdzielnią uczniowską Karmelka, za dobre słowo, no i wsparcie finansowe naszej szkoły. Dziękuję rodzicom za wsparcie swoich dzieci w procesie wychowania i za działania na rzecz naszej szkoły. Po oficjalnych powitaniach i przemówieniach nastąpił moment wręczenia listów gratulacyjnych, świadectw, nagród i dyplomów aż 31 uczniom, którzy uzyskali średnią ocen 4,75 i wyższą. Najlepsza w tym gronie była Wiktoria Pacek z klasy 1 B, która uzyskała średnią 5,87. Nagrody wspólnie wręczyli przewodnicząca Rady Rodziców pani Marta Kozak i pan dyrektor Sławomir Zdunek. W dalszej części uroczystości wręczone zostały stypendia naukowe za najlepsze wyniki w nauce uczniom ze średnią co najmniej 5,0 oraz jedno stypendium sportowe za osiągnięcie pierwszego miejsca w województwie w lekkiej atletyce.
Tradycją naszego gimnazjum jest w sposób szczególny uhonorowanie ucznia, który uzyskał najwyższą średnią ocenę w przeciągu 3 lat nauki w szkole. W tym roku uczennicą tą okazała się Agata Szymbor z klasy 3 B ze średnią 5,53. Swoje nagrody otrzymało też 15 uczniów, którzy ukończyli rok szkolny ze 100% frekwencją. Koniec roku był także okazją do podsumowania całorocznego plebiscytu na najlepszego sportowca gimnazjum. Wśród dziewcząt najlepsza okazała się Natalia Robak z klasy 2 B, na drugim miejscu znalazła się Dagmara Kutnik z klasy 3 B, a trzecie miejsce zajęła Angelika Wolska z klasy 2 C. Najlepszym sportowcem został Hubert Ligęcki z klasy 3 C, przed Adrianem Drozdem i Bartoszem Mazusiem także z klasy 3 C. Nagrody rzeczowe za pracę w samorządzie uczniowskim oraz spółdzielni uczniowskiej Karmelka otrzymały również Aleksandra Żyła, Marta Wójcik z klasy 3 B, Kornelia Mroczek, Natalia Walorska i Ewa Stet z klasy 3 A. W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie świadectw uczniom klas trzecich oraz ślubowanie absolwentów gimnazjum nr 2. Część oficjalna naszego spotkania dobiegła końca. Zapraszamy do obejrzenia występów naszych uczniów. Jako pierwsza przed nami wystąpi Paulina Skoczylas w utworze Shakiry Underneath Your Clothes. Po niej w piosence Do łezki łezka Maryli Rodowicz usłyszymy Dominikę Małyskę. Następnie Katarzyna Karpińska wykona utwór Wkręceni Igora Herbuta, lidera grupy Lemon. Zobaczymy również Magdę Dąbrowską w utworze Grenade Bruno Marsa.
kilka dni ciszy. What you don't understand is that I can't.
Zaproszeni goście mogli również podziwiać popisy aktorskie oraz taneczne naszych uczniów w przedstawieniu Madagaskar. Przedstawienie przygotowane zostało przez grupę uczniów pod kierunkiem pani Kingi Kasprzak. Co będzie, jak nie zdążę, na geometrię wykreślą. Najważniejsze jest to, aby nie wpadać w panikę. Musimy myśleć racjonalnie, a nie zajmować się sprawami nieistotnymi. Przepraszam, sorry. Kultura wymaga tego, aby nie przeszkadzać mówiącemu. Przepraszam, ale coś się zaczęło koło stóp. Smutno mi, Boże, dla mnie na zachodzie rozlałeś tęczę blasków promienistą. Przede mną gasisz w lazurowej wodzie gwiazdę ognistą. Choć tak mi niebo ty gasisz i zorze, smutno mi, Boże. Co na plecie? Czyż rozum postradała? Nie gadaj, tylko recytuj słowackiego, głupku. Ale teraz po co? Nikt jej nie pyta, faktycznie nie odbiło. Przestańcie już. Musimy się właściwie dowiedzieć, gdzie my jesteśmy. Co ty o tym... Musimy raczej wyruszyć zachód. Co ty o tym myślisz? Czy ktoś wie, jak długo leciliśmy, jaki był przewidywany czas lotu? Wiem, to wiem. I więc zawsze oglądam 3 godziny. O czym ty teraz mówisz? Nie potrafię zrozumieć, w jakiej jesteśmy sytuacji. Ale przecież ja chcę tylko pomóc. Przecież mówię, że lecieliśmy prawie 3 godziny, bo ja właśnie kończyłam oglądać Vivę. Skoro lecieliśmy 3 godziny, mieliśmy lecieć 6, z przypuszczalną prędkością 900 km na godzinę, to wykorzystując wzór na drogę i z pomocą geografii, możemy ustalić w Afganistanie. Co? Ale przecież ja nie słyszę strzałów. Pomyślcie trochę. Afganistan to nie wyspa. A jak z tamtej górki sprawdziliśmy, może widać z każdej strony. Gdyby nie to, że ta wyspa jest tak mała, moglibyśmy myśleć, że to Sokotra. Good morning, bonjour, do you speak English, do you speak Deutsch?
takie położące? W jakiej mówię w tej części świata? Tak trzeba było mówić od razu. Ej, ty, niewolnik, przynieś mi pistaszki. Koniecznie na srebrnej tacy. Kto nas ocali przed grozą, która z nieba? Ano nikt. Kto podziela ten pogląd? Proszę o atak histerii. Teraz wzbudzę w was poczucie niższości. Zresztą uzasadnione. To ty mówisz po polsku? No pewnie. Moja babka była Polką. Ona 22. I właśnie wtedy zrozumiałem, że muszę się skupić na tym, co w anegdocie zwanej życiem jest najważniejsze. Na sobie. Tylko ja, król Julian, mam dostęp do tej tajemniczej tajemnicy. Chwała mi! Ach, bo ona 22. To pewnie ta pra wnuczka ty sprowadziła sałatki. Madamy, powiedz, co to za wyspa? Madagaskar. Co? W tłumaczeniu na język polski? W wolnym tłumaczeniu. Wyspa śmierdzących jaj. No faktycznie, coś nie tutaj pachnie. Teraz... Teraz każdy z... Musimy pomyśleć, jak się stąd wydostać. Teraz każdy z was otrzyma jakieś zadanie, zgodnie z zainteresowaniami. Dzwoni po samochód. Halo? Błagam, zabierzcie ich stąd jak najszybciej. Już nawet wykazali się swoją wiedzą zdobytą w gimnazjum. Błagam, oni nie dadzą mi spokojnie żyć. Prędko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu. Która to opowieść mnie zbudziła, albowiem nie była o mnie. Wracamy! Wygin nam śmiałe ciało, wygin nam śmiałe ciało. Dla mnie to mało! Wygin nam śmiałe ciało, wygin nam śmiałe ciało. Wygin nam śmiało ciało, dla mnie to mało! Śmiało ciało, wygnij nam śmiało ciało, wygnij nam śmiało ciało, dla mnie to wygnij nam śmiało ciało. Dzisiaj musimy się pożegnać ze szkołą, z naszymi nauczycielami, z koleżankami i kolegami. Jednocześnie kończy się pewien etap naszego życia. Za chwilę rozejdziemy się. Zabierzemy ze sobą wspomnienia dobrych chwil przeżytych w murach tej szkoły. Cieszymy się z otrzymania świadectwa ukończenia gimnazjum i z nadchodzących wakacji. Dziękujemy dyrekcji, naszym nauczycielom i wychowawcom. Przygotowaliście nas do zdania najtrudniejszego egzaminu. Egzaminu z życia, a jego wyniki będą zależały już tylko i wyłącznie od nas. I choć nieraz przysparzaliśmy wam wielu zmartwień, chcielibyśmy, aby w pamięci pozostały wam tylko te najlepsze chwile. Dziś, już jako absolwenci gimnazjum nr 2, życzymy dyrekcji i całemu gronu pedagogicznemu wielu sukcesów, siły, wytrwałości, pasji, oraz uczniów, którzy będą potrafili docenić wasz trud. Na tym kończymy uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013-2014. Dochodzimy już do końca naszej uroczystości. Czego życzyć na zakończenie? Trzecim klasom przede wszystkim życzę, abyście się dostali do tych szkół, które sobie wybraliście, abyście mogli kontynuować naukę w szkołach, do których składacie dokumenty. A wszystkim uczniom beztroskich wakacji, słonecznych, miłych, tak abyście przez te 2 miesiące, które są dla was odpoczynkiem, wypoczęli i wrócili z nowymi siłami do nauki. Tak, abyśmy na zakończenie przyszłego roku mieli o wiele, wiele więcej tych nagród do rozdania. Nauczycielom życzę również beztroskich wakacji, tak aby zapomnieli o tym, co powinni przez cały rok, o czym powinni przez cały rok pamiętać, tak aby również od września znowu
nowymi siłami przystąpili do wytężonej pracy. No i teraz to już chyba koniec. Dziękujemy za. Dziękujemy w imieniu prowadzących i prosimy o przejście do spotkania.